Hej kochane, ostatnio na mojego Instagrama dodałam Wam zdjęcie mojego notatnika, w którym rozpisałam sobie filmy, jakie chciałabym zrobić i stwierdziłam, że zapytam Was, które Wam się podobają, jakimi filmami, jakimi tematami jesteście zainteresowane i wysyłałyście mi odpowiedzi prywatnie, w prywatnych wiadomościach i pisałyście w komentarzach. Wszystkie głosy policzyłam, no i wyszło na to, że najbardziej byłyście zainteresowane filmem z zapomnianymi kosmetykami. Ja tam nie wyjaśniłam, o co chodzi. Ale już Wam tłumaczę teraz. Zrobimy sobie dzisiaj makijaż właśnie kosmetykami zapomnianymi przeze mnie. Nie chodzi o to, że ktoś już o nich nie mówi, że one tak jakby ucichły już na naszej tej społeczności makijażowej, nikt o nich nie wspomina. Nie, chodzi o to, że ja te kosmetyki kiedyś używałam, lubiłam albo nie lubiłam i one sobie gdzieś tam odeszły w zapomnienie i sobie po prostu leżą. Także przyjrzałam tutaj troszkę tego, co mam, chociaż ja jakiś czas temu robiłam porządki w kosmetykach i dużo kosmetyków powyrzucałam i poddawałam, ale no znalazłam trochę tych rzeczy i sobie tutaj wszystko przyłożyłam do koszyczka i zastanawiam się, czy to nie będzie dzisiaj fail, bo na niektóre kosmetyki się patrzę i pamiętam, że były dobre, no kilka też pamiętam, że były takie średnie. W sumie wiecie, to co kiedyś mi się nawet podobało, może już nie podobać mi się zbytnio teraz, no bo jednak no, gust się troszkę zmienia. Używam coraz to więcej kosmetyków z różnych półek cenowych, różnej jakości, no i wymagania rosną. No ale zobacz, będę Wam oczywiście mówiła, co kiedyś o tym produkcie myślałam, czy w ogóle pamiętam, jak one działają. Także dobra, taki krótki wstęp. Jeśli taka tematyka właśnie filmu Wam się podoba, to zapraszam do oglądania dalej. Jeszcze tylko dodam, dziewczyny, nie mam tłustych włosów, po prostu je przed chwilą myłam, jakieś półtora godziny temu je myłam, jeszcze mi nie wyschły. I przechodzimy od razu do podkładu i tego jestem najbardziej ciekawa, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz go używałam. Jak widzicie, jestem dość blada, ręce mam troszkę opalone, ostatnio byłam na wycieczce w Malham, sobie chodziliśmy, no i troszkę mnie słońce złapało, tutaj nawet widać, że miałam gumkę na ręce odbitą, no ale twarzy nie opaliłam, bo miałam makijaż. Także nie wiem, czy ten podkład nie będzie dla mnie za ciemny, chociaż to chyba jest najjaśniejszy odcień z tego, co pamiętam, w ogóle coś tutaj jeszcze mam. I to jest podkład z Bourjois, dziewczyny. To jest pierwszy podkład z Bourjois, jaki ja kupiłam tutaj, kiedy przyjechałam do Anglii. Na początku pamiętam, że używałam podkładu z Collection. No a później skusiłam się na ten 123 Perfect właśnie z Bourjois, bo o nim było dość głośno wtedy. I on ma w sobie trzy pigmenty korekcyjne, żółty, taki lawendowy i zielony. Wszystkie wiemy chyba, jakie kolory do czego służą. No ja pamiętam, że on średnie miał krycie, ale wyglądał na skórze dość ładnie, także zobaczmy, czy się nic nie zmieniło. Zbliżam się do Was, zakładam sobie uszka i przechodzimy do aplikacji. Tak chyba wystarczy i wyglądam teraz troszkę śmiesznie, ale no cóż, przechodzimy do tego, co mamy robić. Biorę gąbeczkę, zbliżoną gąbeczkę z AliExpress, tego nie zmieniam, strząsny podkład. Bo ja w sumie naprawdę nie wiem, no troszkę on waży, ale nie wiem, czy ja coś tutaj jeszcze z niego wygrzebię. I zastanawiałam się jeszcze nad podkładami z NYXa. Ja tutaj coś mam. I on chyba będzie dla mnie stanowczo za ciemny, ale coś wyszło. No nie wiem, zobaczymy, będziemy później najwyżej rozjaśniać korektorem, bo korektor też mam stary, nieużywany. Tak, i przekładam go z opakowania, bo tutaj już mi niewiele zostało. Wydaje mi się, dziewczyny, że zmienimy podkład, bo to nie ma sensu. Widzicie, jaka jest różnica koloru? Także patrzcie, jaki on jest dla mnie ciemny. Zmieniamy podkład. Dobra dziewczyny, następny podkład, którego również nie pamiętam, kiedy go używałam, naprawdę nie pamiętam, to jest podkład z Kiko, jakiś tam, kurczę, jak ty się nazywasz, Universal Fit Hydration Foundation, no tak się nazywa, zobaczmy, no nałożymy, chociaż zrobiłam sobie tutaj próbkę i wydaje mi się, że ja po prostu jestem zbyt blada, on również będzie dla mnie za ciemny, ale... Ale podejrzewam, że wszystkie podkłady będą dla mnie za ciemne. Chociaż ostatnio dobry się zrobił dla mnie w miarę Catrice 010. On troszkę oksyduje. No również ciemny. Tak, ale
że się troszkę opaliłam, to on nawet ładnie wygląda. Dobra, zostawimy już. Będę najwyżej pomarańczką dzisiaj. Tak, dziewczyny, podkład nałożony i możecie zobaczyć ogromną różnicę, także biorę i muszę nałożyć go jeszcze troszkę na szyję, przyciągnąć na dekolt i później dekolt sobie opalimy bronzerem, żeby to wyrównać. Podkład na skórze wygląda bardzo ładnie i czytam, co tutaj jest z tyłu napisane. No ja go kiedyś używałam, ale nie pamiętam, żebym się jakoś z nim tak polubiła, żeby to była wielka miłość. No używało mi się go na pewno dobrze, ale chyba nie aż na tyle, skoro o nim zapomniałam. I tutaj jest napisane, że to jest podkład nawilżający. Ma dawać nam takie świeże wykończenie na twarzy, taką rozświetloną skórę, ale ma być długotrwały. I faktycznie muszę się z tym zgodzić, on wygląda na skórze bardzo ładnie. Nawet przy nosie wygląda bardzo ładnie skóra. No wygląda po prostu ładnie. Ile razy powtórzyłam to słowo aktualnie? Kolor no zdecydowanie nie mój. Mogłabym się skusić na jaśniejszy. Wydaje mi się, że zajdę sobie do Kiko, bo wygląda naprawdę ładnie. Krycie powiedziałabym, że średnie. Na pewno nie zbudujemy go do takiego pełnego, bo widzę zaczerwienione troszeczkę moje rumieńce. Zaczerwienione rumieńce. Moje rumieńce, które przebijają właśnie spod podkładu, ale takie krycie wystarczające, powiem wam. Podkład mamy za sobą, przechodzimy do korektora, gdzie ja go schowałam. I przygotowałam sobie dwa korektory, nie wiem, którego użyć. Mam tutaj Healthy Mix z Bourjois, wszyscy znają, ja go używałam tylko kilka razy i tak średnio, ale moim ulubieńcem był kiedyś Make Up For Ever High Definition Concealer w odcieniu 325. Także może nałożymy sobie ten korektor. I on jest śmieszny, on jest wykręcany, a na końcu ma tutaj taki silikonowy aplikator, coś w tym stylu, i go musimy właśnie przekręcać. I tak, troszkę się nim rozjaśnimy. To jest korektor bardziej rozświetlający. Ja zużyłam chyba ze 2 albo 3 opakowania już tego korektora. Kupiłam go kiedyś w TK Maxie, kilka sztuk od razu, jak go zobaczyłam. Miałam jeszcze odcień 315, no, który oczywiście zużyłam szybciej. Tak, nałożę dużo tego korektora, bo chciałabym rozjaśnić ten podkład. Pamiętam, że on wyglądał ładnie pod oczami, bardzo go lubiłam. Widać chyba, jakie rozświetlenie on daje. Wygląda przepięknie i mogę wam powiedzieć, że na razie bazę mamy naprawdę bardzo ładną. I aż się boję, czy ten puder, który wybrałam, mi tego nie popsuje. No ale niech będzie. Ja go używałam kilka razy i no wielkiej miłości z tego chyba nie było. Ale no dajmy mu kolejną szansę. I to jest Collection Sheer Loose Powder w odcieniu Translucent. On wygląda tak, no puder sypki Collection, no lubię Collection, nie powiem, że nie, ale ten puder, no nie przypominam, żebym się z nim za bardzo lubiła. I nałożymy go pod oczy gąbeczką. Żeby sobie nie zrobić takiej krzywdy, biorę go na gąbeczkę i odbijam troszkę na rękę. I dopiero daję pod oko. Nie wiem, czy to coś da, mam nadzieję. Nie, no nie jest źle. I on tak śmiesznie pachnie. On pachnie takimi jeszcze starszymi kosmetykami z drogerii. Tak mi się kojarzą takie cienie, na przykład jak moja babcia miała kiedyś. Takie pojedyncze. No, tak mi się kojarzy ten zapach. Dobra, resztę twarzy utrwalimy pudrem. Resztę twarzy utrwalimy pudrem, coś odkrywczego. Nałożymy puder pędzlem na resztę twarzy. Ale wyglądam ciemno. I powiedzcie mi, jak to jest, że nałożyłam ten sam podkład na dekolt i on na dekolcie nie wygląda tak ciemno jak na twarzy. Dziwne, prawda? Jeszcze nałożymy sobie ten puder gąbeczką na powieki. Musimy zagruntować korektor. Do konturowania wybrałam dzisiaj paletę ze Slika i również nie pamiętam, kiedy jej używałam. To była jedna z moich, powiedzmy, takich lepszych palet. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, mamy tutaj bronzer, rozświetlacz i róż. Paleta nazywa się Faceform Contouring and Blush Palette Light 373.
No i dobra, ja kiedyś tę paletę bardzo lubiłam. Zobaczmy, czy zdania nie zmieniłam. To jest dość ciepły odcień brązu. I ta paleta jest bardzo fajna, pigmentowana. Bardzo ładny odcień. Już wiem, za co tak bardzo lubiłam tę paletę. Zresztą widzicie, że w bronzerze sięgnęłam dna. A dzisiaj będę tak opalona, że zrobimy sobie, o ile mi się uda, kolorowy makijaż, żeby było po prostu tak bardzo letnie i wakacyjnie już. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że ja różu nie będę używać, ale sięgniemy po rozświetlacz i nie pamiętam, czy go lubiłam, czy nie. No jest zużycie jakieś, tutaj widzę, ale wiecie co, nie wiem, czy on był zbyt złoty. Nie, on chyba nie był zbyt złoty. No dobra, także nakładamy. Jak na moją dzisiejszą opaliniznę, to on jest zbyt jasny niestety, ale... no trudno. Dzisiaj pięknie wyglądałby ten rozświetlacz z palety Maxineczki Make Up Revolution. Tak coś mi się wydaje. Do brwi przygotowałam sobie pomadę z Inglota. Jak wiecie, ja kiedyś pomadę z Inglota uwielbiałam i na jakiś czas je odstawiłam, a zużycie, widzicie, jest ogromne. Także bierzemy pomadę z Inglota i bierzemy oczywiście Duraline, bo ta pomada raczej za łatwa do pracy już nie będzie. Daję sobie dwie kropeczki do pudełeczka, wymieszam i będziemy malować. Pomadę z Inglota pamiętam, że bardzo lubiłam. Tutaj widzę jakieś niedotarcie. Tak, bardzo lubiłam te pomady z Inglota, szczególnie jeśli one są wymieszane z Duraline. Są bardzo trwałe, praktycznie nie do ruszenia przez cały dzień. To jest odcień 18, jakby kogoś to interesowało, i to jest taki chłodny brąz. Nadmiar produktu, jeśli został mi jeszcze na pędzelku, wycieram o rękę, żeby już takimi niewielkimi ilościami tego, co zostanie, narysować tutaj włoski, tak wycieniować trochę tę brew z przodu. Jedna brew zrobiona, widzicie, to teraz wygląda troszkę mocno, szczególnie, że mam takie jasne włosy, ale musimy jeszcze wyczesać brwi. Tutaj mam żel, którego tak w sumie do końca nie zużyłam, myślałam, że już jest skończony. Benefit Gimme Brow w odcieniu, w jakim odcieniu ty jesteś? Jeden, to jest chyba odcień. I to jest taki brązik, nie wiem, czy będzie mi teraz pasować, ale wyczeszemy sobie początek brwi. I w tym żelu lubiłam bardzo ten drobniusieńki aplikator. Naprawdę genialny. I bardzo łatwo i precyzyjnie ułożyć sobie włoski w brwi. Jedna brew zrobiona, dajcie mi chwilę, dokończę brew już poza kamerą i przejdziemy do makijażu oczu. Brwi na miejscu, przechodzimy do makijażu oczu. Dziewczyny, długo zastanawiałam się, jakich cieni używam najrzadziej i zdecydowanie są to pojedyncze wkłady. Także sięgamy po pojedyncze wkłady. Mam tutaj przeróżne cienie, kilka Make Up Geek, kilka cieni z Glam Shopu. Tutaj w tej palecie również coś mam. Tutaj mam chyba Slicka, nie, to jest Inglot jakiś mały. Tak, to jest Inglot, tutaj mamy NYXa, tutaj mamy Inglota, Make Up Geek znowu? Tak, i coś tu chyba z Kobo. Tak, Kobo. Także zrobimy sobie dzisiaj jakąś mieszankę. Pomyślałam, że coś może, co nam będzie pasować do bluzki. Jeśli będzie mi brakować cieni, to tutaj mam również jakieś stare, pojedyncze wkłady ze Slicka. O Slicku kiedyś słyszeliśmy wszyscy. Slick był wszędzie. Palety Slicka, palety cieni były praktycznie wszędzie. Ja pamiętam, jak sama kupiłam sobie pierwszą paletę, później drugą, trzecią, chyba czwartą i ja na ich punkcie szalałam. Były dla mnie wtedy świetne. One kosztowały 8 funtów albo 9 funtów i dla mnie to wtedy był ból serca. Uwierzcie, że ja miałam kupić sobie paletę za niecałą dychę. No teraz oczekiwania się zmieniły, no i tak chętnie po te cienie nie sięgam. Także to są cienie zapomniane. No i przechodzimy, dziewczyny, do rzeczy. Tak sobie pomyślałam, że chciałabym może zrobić jedno oko inne i drugie oko inne.
Czy oba takie same? Może oba takie same. Jeszcze mam jeden cień, który kupiłam w październiku, czy ja go kupiłam w styczniu w tamtym roku. No, nieważne. Na pewno pół roku już... O, będzie świetnie pasowało do koszulki. Na pewno pół roku już leży, ja go chyba tylko swatchowałam. Także no, trzeba w końcu dać mu szansę. To jest My Secret Glam & Shine Eyeshadow w numerku 10. Więc dziewczyny, przechodzimy do rzeczy. Sięgam najpierw po krem brulee z Make Up Geek i zaznaczymy sobie nim załamanie powieki. Ja na punkcie tych cieni z Make Up Geek kiedyś szalałam. Szczególnie nad tym odcieniem Bighten. Cudowny. Tutaj mam odcień kurkuma z Glam Shopu i chciałabym go nałożyć... gdzie bym go nałożyła? Zaraz znajdziemy dla niego miejsce. To jest taki bardziej metaliczny cień. Zobaczmy, czy on się odda. Nałożymy go również w załamanie powieki. No, on jest troszkę metaliczny. No, zobaczymy, co z tego dzisiaj wyjdzie. Teraz weźmiemy sobie ten cień z My Secret, ten sam pędzelek. Mam nadzieję, że masz w sobie dużo pigmentu, kolego. I nałożymy go pomiędzy ten cień Make Up Geek i ten z Glam Shadow. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Wezmę mały pędzelek, zacznę nakładać ten cień na dolną powiekę od wewnętrznego kącika. Nie wiem, co bym chciała zrobić, także małymi kroczkami może coś wymyślę. O, korektor mi się brzydko zebrał. Chciałabym dodać troszkę więcej żółtego, bo mamy tutaj bardzo tak pastelowo. Mam tutaj troszkę rozsypany cień ze Slika Del Mar Volume 2. Tak sobie myślę, że dodamy tego żółtego cienia też w zewnętrzny kącik, tak troszkę inaczej. Będzie dzisiaj bardzo pastelowo. I na pewno nie jest zbyt uniwersalny makijaż. A na środek powieki mam dwa odcienie, które chciałabym nałożyć i zastanawiam się, który będzie pasował bardziej. I chyba nałożymy sobie Dominikanę. Również z Glam Shopu. Taka delikatna papuga nam dzisiaj wyjdzie. W makijażu oczu na razie tyle, jeśli chodzi o cienie. Nie za bardzo wiem, co tutaj mogłabym dodać. Zrobimy sobie kreski eyelinerem i będę myśleć, żeby to jakoś nabrało kształtu. Przygotowałam sobie dwa eyelinery, które chciałabym Wam pokazać. I mam tutaj chyba hicior. Każdy musiał mieć ten eyeliner. Zoiva. Jak on się nazywał? Black Lace. Ale tutaj już praktycznie... No nic praktycznie tam nie ma, jakaś jedna sucha wielka grudka. I mam też, ogólnie odeszłam od takich eyelinerów kremowych. Mam tutaj też eyeliner z Anastazji, no i jego jeszcze mam sporo. Także dodajemy sobie Duraline. I mam tutaj również płynny eyeliner z NYXa. Liquid Black Liner Collection Noir. Tylko, że on mi się już skończył, ale ja go bardzo lubiłam. I wydaje mi się, że tym pędzelkiem sobie namaluję dzisiaj kreski. Chociaż też tak sobie myślę, że mogłabym zrobić początek kreski inny. Co wy na to? Rzadko też używam tych eyelinerów z NYXa. No dobra, to sięgnę po eyeliner Vivid Brights w odcieniu 03. I namalujemy nim tylko początek kreski. Kreski zrobione i przyznam Wam, że nie. Przyzwyczaiłam się do Epic Ink Linera z NYXa i jakoś tak ciężko malować mi kreski innym eyelinerem niż właśnie Epic Ink Liner. No dlatego wyszło tak, jak wyszło. No i chyba muszę przyznać, że nie najgorzej prezentuje się ten makijaż. Nie jest to coś, co chciałam zrobić,
ale chyba nie jest najgorzej, także przechodzimy dalej. Pogrzebałam w szufladzie i znalazłam jeszcze Miss Baby Roll z L'Oreala. Całkiem był ten tusz, także może jeszcze z niego coś wygrzebię i tak dokleimy sobie sztuczne rzęsy. Lecę teraz, dziewczyny, dokleić rzęsy i zaraz do Was wrócę, wybierzemy coś, co nałożymy na usta. Rzęsy doklejone i robią ogromną robotę, prawda? Słyszycie to? Muszę wpuścić jednego małka. Darnia przyszła powiedzieć dzień dobry. Była? Także dziewczyny, dokleiłam rzęsy z AliExpress, a dolne rzęsy umalowałam tuszem z NYX-a. To jest taka kolorowa maskara i użyłam jej po raz pierwszy tak naprawdę. Może raz jej używam, może jakiegoś innego koloru, już w sumie nie pamiętam. Ale według mnie wygląda to bardzo ciekawie, no taki mamy naprawdę letni makijaż, ale mamy takie ciężkie rzęsy, więc jakaś tam równowaga mniej więcej zachowana jest. Przejdziemy do ust i nie wiem, czy cokolwiek mi tutaj dzisiaj będzie do tego makijażu pasować. No dziewczyny, teraz pan się przyszedł przywitać. Nie? Nie? Tylko przyszedłem poprzeszkadzać? Tak? Tak? Tak się zastanawiam, jaką szminkę nałożyć. Przydałby się na jakiś nudziak, ale ja żadnego nudziaka, którego nie używam, chyba nie mam. I mam tutaj maka, nie, mam tutaj, o, może moka? Zmyję to i zobaczymy, może moka będzie dobra. I chyba tak, nałożymy sobie, to jest szminka chyba Truma, czy True Color, jak one się nazywają, nie wiem nawet, z Avonu, odcień, Marvelous, moka, to chyba były Truma szminki. Także nakładamy. Wydaje mi się, że ten kolor na ustach tak wszystko równoważy, bo nie jest ani za chłodny, ani zbyt ciepły, no chociaż taki no, bardziej ciepły, ale jednak z takimi bardziej pastelowymi oczami, no tak fajnie się komponuje, mam wrażenie. I powiem Wam, że chyba całkiem dobrze się czuję w takich kolorach. Ogólnie jak widzicie, ja rzadko noszę takie bardzo mocne kolory na sobie, a dzisiaj po raz pierwszy założyłam tę bluzkę, dostałam ją kiedyś od mojej siostry i tak stwierdziłam, że no chyba czuję się dobrze w takim kolorze. Włosy moje teraz są takie bardziej neutralne, bym powiedziała, chociaż ja wiem, że to nie jest normalny kolor, ale nie są już takie mocno fioletowe, jak może jeszcze pamiętacie mnie, jak miałam takie włosy, więc wtedy tak ciężko było cokolwiek zrobić, żeby to jeszcze pasowało do moich włosów na przykład, a teraz czuję się jakoś tak lepiej. Dobra dziewczyny, dajcie znać, czy podoba Wam się taki makijaż, czy używałyście w ogóle tych produktów, których ja dzisiaj użyłam. Dobrze było sobie przypomnieć, co mam, o czym zapomniałam. Na pewno będę wracać do tego podkładu z Kiko, bo jestem z niego zadowolona. Wyrównałam się tutaj bronzerem, jak widzicie, nie jest najgorzej. Korektor z Make Up For Ever, raczej to nie jest jego wina, bo on mi się tak mocno nie zbierał. Wydaje mi się, że to wina tego pudru z Collection, bo dość mocno mi się ten korektor zebrał pod oczami. Musiałam go przy malowaniu dolnej powieki rozcierać. Co tam dalej było? Bronzer, paletka ze Slika, bardzo fajna, pomada do brwi, świetna, tusz do rzęs z L'Oreala, bardzo dobry, bardzo go lubiłam. Jeszcze co do tych pomadek z Avonu, ja Wam kiedyś wspominałam na pewno o nich w ulubieńcach, ale jeśli jakimś cudem je przegapiłyście, to musicie wiedzieć, że te pomadki są naprawdę godne uwagi. Jeśli jesteście fankami takich tradycyjnych pomadek wykręcanych, to te pomadki są właśnie dla Was. One robią się po jakimś czasie matowe na ustach, ale one są takie bardziej komfortowe. To nie jest właśnie taka formuła płynnych, matowych pomadek, że one zastygają tak bardziej na sucho, tylko one są takie właśnie bardziej komfortowe na ustach. No wiadomo, co za tym idzie, nie są zbyt trwałe. Ale jak na takie zwykłe pomadki jednak, no ta trwałość jest bardzo dobra. Co my tutaj jeszcze miałyśmy? Cienie. Właśnie, jeśli chodzi o cienie, to tak szalałam troszkę pracą tutaj w załamaniu powieki i tutaj mi się te cienie osypały. Na nagraniu chyba tego nie widać, ale jak przyjrzę się w lusterku, to widzę tutaj na nosie taką żółtą chmurkę usypaną i pudrem niestety nie mogłam już tego wyrównać. Cienie ze Slika kiedyś były dla mnie dobre, teraz ta jakość jest taka średnia, są dość suche, tak samo jak cienie z Glam Shopu, uważam, że to są naprawdę suche cienie.
Wyglądają ładnie, jednak nie ma tej mocy, je trzeba raczej nakładać na bazę, bardziej nakładać niż blendować, bo przy blendowaniu ten kolor ucieka. No co prawda do takiego makijażu, jeśli macie zamierzony efekt, żeby te cienie były delikatne na oczach, no to taki efekt uzyskacie. Duochromy z Glam Shopu są naprawdę fajne, ale z nimi trzeba też inaczej pracować. No i miłe zaskoczenie, ten dzisiejszy tusz z NYXa. Ja mam jeszcze inne kolory, może Wam od razu je pokażę. Mam jeszcze trzy inne odcienie i w sumie ten też by mi dzisiaj pasował, ale za bardzo by się zlał, także jeśli lubicie szaleństwa, takie akcenty kolorystyczne w makijażach, to na pewno będzie coś dla Was. Dobra kochane, dajcie znać, czy taki film Wam się podobał. Czekajcie na następny, bo lista tych filmów, które chciałyście, będzie realizowana, mam nadzieję. Piszcie w komentarzach, czy lubicie takie kolorowe makijaże, czy lubicie w codziennym makijażu przemycić troszkę koloru. Mam nadzieję, że będziecie zadowolone z tego filmu. Tak jak mówię, chciałam zacząć robić po kolei to, czego Wy oczekujecie, co najchętniej chciałybyście obejrzeć i mam nadzieję, że będziecie z tego zadowolone. Kochane, na dzisiaj to tyle. Zapraszam Was również na mojego Instagrama. Staram się, nie powiem, że zawsze, ale staram się tam co jakiś czas dodawać. Również informuję tam zazwyczaj na Instastory, jak pojawia się nowy film, bo jak wiecie, moje filmy pojawiają się zazwyczaj dwa razy w tygodniu, nie są jednak to określone dni, czyli tam zawsze jakaś informacja się pojawi. Dobra dziewczyny, mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa!